występują. Tu espalda voy a dibujar mi amor sin ocultar esta pasión. Cada latido de tu corazón, cada suspiro tuyo me pertenecerá. Cuando seas mía, ya lo verás. Kiedy będziesz moja, odcinek trzeci. Se les está haciendo tarde, Diego. Już późno. Tienen el tiempo justo para llegar al aeropuerto. Samolot wam odleci. Pospieszcie się. Pero por qué? Dlaczego? Chcę zostać. Quiero quedarme en investigación, Diana. Pero no preocupes, mira, wrócę do Londynu za 2 tygodnie. ¿Y tu trabajo? Co z pracą? Wystarczy, że wykonam parę telefonów. ¿Qué hay de nosotros? A co z nami? Diego! Diego, buen viaje. Mira, yo me quedo un tiempo más aquí. Zostanę tu jeszcze trochę, ale wrócę do Londynu. Ojalá yo también pudiera quedar. Też bym tak chciał. No hay problema. Nie będzie problemu? No, claro que no. Zajmiemy się nim. Nena. Cuídate mucho, por favor. Sí, padre. Ponte otro vestido porque estás enseñando el ombligo. Przebierz się, pokazujesz pępek. Adiós. Adiós, mami. Adiós, mijita, te portas bien, ¿eh? Por favor. Nos vemos el año que viene. Zobaczymy się w przyszłym roku. Na pewno. Pospiesz się. Y habla en cuanto llegues, por favor. Zadzwoń, jak dotrzesz na miejsce. Suegrita, él se va a quedar unos días. On zostanie na kilka dni. ¿Se va usted a quedar? Zostanie pan? Bueno. Pues entonces la comida está lista. W takim razie obiad gotowy. Tú y yo tenemos que hablar muy seriamente. Musimy poważnie porozmawiać. Diana, toma la chamarra. Ahorita regreso. Zaraz wracam. Diego, vamos a spóźnimy się na samolot. Zaczekaj na mnie. ¿Sabes a dónde va Diego? Dokąd idzie Diego? Nie mam pojęcia. Wiesz, która godzina? Przyszedłem się pożegnać. Zastałem Palomę? Jest w środku. Mogę się z nią zobaczyć? Być. No quiero irme. Nie chcę wyjeżdżać. Me lo prometiste. Obiecałeś, że zobaczymy się na przyszłorocznych zbiorach. Gdzie mogę pisać? Nie możesz. No, tengo un lugar fijo. Będę jeździć po regionie. Lo único que tengo seguro. Wiem tylko, że wrócę tu w październiku. En octubre. El 17 de octubre. 17 października. Entonces, więc ty pisz do mnie. Prometimos que... Obiecaliśmy, que íbamos a że damy sobie czas. Y si lo que yo siento por ti es verdad. Jeśli to, co do siebie czujemy, jest prawdziwe, wytrzymamy rok. Es
aguantar un año mucho más. Además, si yo te quiero encontrar... Jeśli będę chciała cię odnaleźć... Wiem, że mieszkasz w Londynie, stolicy Wielkiej Brytanii, w Europie. I że leci się tam 10 godzin i przemierza Atlantyk. Wybacz. Wszystko zapisałam. Lubisz tę muzykę? Si. Tak. Me puedo quedar con él? Mogę ją wziąć? ¿Qué te parece si mejor... Jeśli wymienisz ją na swój zegarek. Tu vas a salir perdiendo. Idź już. Powiedz prawdę. Jestem twoją pierwszą kobietą? Nigdy wcześniej z żadną nie byłeś? Nie. Jesteś pierwszą i ostatnią. Wczoraj nie kłamałem. Jesteś jedyną, z którą byłem tak blisko. Dlaczego? Nie wiem. Teraz pojąłem, że jesteś kobietą mojego życia. I nie zamierzam cię stracić. Zobaczymy się w październiku. Siedemnastego. Czekaj na mnie. Tu nombre y salir contigo disfrazado de horizonte. Te lo advertí, Paloma. Wiedziałam, że będziesz płakać. Sabía que ibas a terminar llorando, mi hijo. Pues sí, mamá. Pero yo también
ale miałam prawo się zakochać. Nawet w kimś z wyższych sfer. Najważniejsze, żeby się pozbyła złudzeń co do jego powrotu. Wiem. Mam cały rok, by o nim zapomnieć. Miesiąc później. ¿Qué? ¿Usted también se va? ¿Wyjeżdżacie? Pues sí, Aurelio. Ya tak. Que más hacemos aquí, si już ya dejamos nic tu po nas. ¿Cómo está doña Leonor? Jak się pani miewa? Świetnie. Bien, bien, ustedes. A wy? Sí, lo que pasa es que mi mamá se me puso enferma. Mama się rozchorowała. Opiekowałam się nią. Przyszłam się tylko pożegnać. Gazety. Palomo, ty lubisz czytać. Państwo zostawili prasę. Aurelio, yo te quería hacer una pregunta. No hay problema para el próximo año. ¿Roku nie będzie problemu? Por lo de la muerte de Don Lorenzo. Czy mimo śmierci Don Lorenzo zatrzymasz dla nas dom i pracę? Naturalnie. To było jego ostatnie życzenie. Mam pani zapewnić pracę i dach nad głową. Nie zostawił jednak pani pieniędzy. Na szczęście zbiory były udane i niczego nam nie zabraknie. Vámonos, Paloma. No nos vayas. Chodź, Palomo. Adiós, Aurelio. Hasta luego, Soledad. Do zobaczenia. Hasta luego, Soledad. Que le vaya muy bien. Adiós. Bueno, mi hija. Pues hasta el próximo año. Do przyszłego roku. Me ayudo con eso. Gracias. Adiós. Vente, mi hija. Acá nos podemos sentar. Usiądźmy. ¿Por qué te habrá dado tanto frío, eh? ¿Zmarzłeś? ¿Quieres una agüita mineral? ¿Napijesz się wody? Nie. No sé, no. Ay, vamos a ver cuán... ¿Qué pasó? ¿Te falta dinero? Masz za mało pieniędzy? Estoy haciendo cuentas porque esto no to nam powinno starczyć przynajmniej do zbioru sorgo. ¿Y eso por qué? Dlaczego? Este año no te dieron la gratificación. ¿Tym roku nie dostałaś dodatku? No, este año no, ¿tú crees? Nie. Pero bueno, no importa. Nie szkodzi. Oye... ¿Y quién te paga ese dinero? ¿Kto ci dał Aurelio? Te pieniądze? Aurelio? Ya no me preguntes. Nie pytaj. No me la dieron ni punto. Ya, no importa. Nieważne. Bueno, pues está bien, no te vuelvo. Dobrze, a ale zapomniałaś, de todas maneras, że ja też mam trochę oszczędności. Tengo guardado. Con eso nos las arreglamos otro rato, ¿no? Nie martw się. Tú no te preocupes. Ay, hija. ¿Quieres comer algo? Zjesz coś? Nie. No has comido nada en todo. Przez cały dzień nic nie jadłaś. Od kilku dni kiepsko wyglądasz. Idę do łazienki. Poproszę wody. Paloma, estás bien, mija? Paloma, dobrze się czujesz? Mija. Ay, Dios, pues qué te pasó? Co ci jest? Mira nada más, hasta zbladłaś. Tómate esto. Yo creo que me mareé con las curvas. Zemdliło mnie od tych zakrętów. Ay, es que Carlos venía manejando como loco. Carlos jeździ jak szaleniec. ¿Tú nunca te habías mareado? Zawsze dobrze znosiłaś podróż. Kiedyś musi być pierwszy raz. A ver, hija. A ver, mírame a los ojos. Spójrz mi w oczy. ¿Qué? Dime la verdad. ¿Tuviste algo que ver con Diego? Robiłaś coś z Diegiem? Ay, mamá, pues lo que viste. No wiesz. No, no, mija, tú sabes a qué me estoy. Wiesz, o co mi chodzi? Ustedes dos estuvieron juntos, mija? Spaliście ze sobą? Eh? Respóndeme, Paloma. Odpowiedz.
Sí. Tak. Yo no quería faltar al juramento que te hice. Nie chciałam złamać danego słowa. Ale tak wyszło. Simplemente pasó. Simplemente, mija. Ja no te entiendo. Nie rozumiem cię. Toda la vida diciendo que vas a esperar. Miałaś czekać na mężczyznę, który naprawdę cię pokocha. A przy pierwszej lepszej okazji oddała się temu, którego poznałaś dwa dni wcześniej. Y de pilón, con el que ni siquiera tienes esperanzas. Es que Diego es el hombre que yo estaba esperando. Diego jest tym mężczyzną. Diego me quiere, ¿eh? Kocha mnie. Él está enamorado de mí y dentro de un año él va a estar. Za rok wróci i pobierzemy się. Ay, no, Paloma. Es que no puede ser. Jak możesz być tak naiwna? ¿Ves? Ya sabía que no me ibas a creer. Wiedziałam, że mi nie uwierzysz. Pero yo estoy segura de que Diego va a regresar. Diego przysiągł, że wróci. Byłam jego pierwszą kobietą. Wcześniej żadnej się nie oddał. Tylko mnie był w stanie pokochać. A ty mu uwierzyłaś? Wszyscy tak mówią. On taki nie jest. Myślisz, że przypomina mojego ojca? Wybacz. Przez ciebie mówię rzeczy, których potem żałuję. Uwierz. Diego jest inny. Jeśli nie wróci za rok, choć jestem pewna, że wróci, będę prowadzić życie tak jak do tej pory. O ile nie zaszłaś w ciążę. Teresa Suárez? Teresa Suárez. Aquí están sus resultados. Pani wyniki. Oiga. ¿Qué quiere decir esto? Co znaczy wynik pozytywny? A, que está usted embarazada. Zaszła pani w ciążę. Gratulacje. Londyn. Tengo miedo de buscarte y de encontrarte. Please come inside. Rozgośćcie się. All right. This is the barber. To jest barek. Napijecie się czegoś? Mój dom jest waszym domem. Spójrz, jaką dziewczynę ci przyprowadziłem. Wyłącz tę muzykę. To muzyka meksykańska. Mamy ją we krwi. Poprosi o transfuzję. Zostaw to. Nie podoba mi się. Fabian. To wariat. Barbara chce z tobą rozmawiać. Powiedziałem, że nie wróciłeś jeszcze z zajęć. Zadzwoń do niej. Co znowu? Zaczekajcie. Napijcie się czegoś. Zajmij się Suzy, dopóki nie skończę rozmawiać z Barbarą. Ja déjame en paz. Daj spokój. Oye, ya no seas así. Si quieres les puedo pedir que sean un poco. Mogę je poprosić, żeby były dla ciebie miłe. Nie denerwuj mnie. Martwię się o ciebie. Przyprowadziłem ci. Katy jest idealna. Spokojna dziewczęca. 1,75 m czystej namiętności. Ten un poco más de respeto. Odrobinę szacunku. To dom dziadków. Zmieniasz go w kabaret. Chcę ci pomóc w przezwyciężeniu twojego problemu. Nie potrzebuję twojej pomocy. Nie mam żadnego problemu. Oye, pero espérate. Diego, pero nie wychodź. Por lo menos platica con ella. Zajmij je czymś.
Miasto Meksyk. Ay, no sé. Estos son muy cargados, como que no me gustan. Son zbyt wyszukane. Tan así. Este está bonito, mira. Este está ten jest ładny, elegante, prosty con... i elegancki. No te vayas a poner una cola de 37, długi tren jest w złym guście i przypomina dywan. Está lindo. Sí. Ładny, ale Fabianowi się nie spodoba. Czemu? Bo nie. To pewnie on. Bueno. Ah, hola, mi amor. Witaj, kochanie. ¿Cómo estás? Co słychać? Jak zwykle dużo zajęć na uniwerku. Zaczyna się sesja. Po co dzwoniłaś? Ay, mi amor, es que tengo que decirte muchas cosas. Mam ci tyle do powiedzenia. Mira, ya apartamos la iglesia. Wybrałyśmy kościół, oglądałyśmy salon, mamy listę gości. Jeszcze dużo czasu. Musimy być gotowi. Zorganizujemy specjalną uroczystość na cześć twojego dziadka. Trzeba ją przygotować. Niczego nie przyspieszysz. Rozmawiałam z ginekologiem. Powiedział, że mogę zajść w ciążę, kiedy zechcę. Brakuje mi ciebie. Mnie ciebie też. Co u Diego? Przygotowuje się do wstąpienia do klasztoru. Nasz syn będzie jedynym Sanchezem Sembrano. Jestem pewny. Nie myśl o tym i weź się do pracy. Boję się, co będzie, jeśli Diego o niczym się nie dowie. Jak mamy go znaleźć? Jeszcze długo tu nie wróci. Do tego czasu może się wiele zdarzyć. Może się zakocha, albo nie wróci, albo wróci żonaty. Wtedy nie powiem mu, że mamy dziecko. Musisz ryzykować. Może wróci i zajmie się tobą i dzieckiem. Trzeba się zastanowić, co teraz. Nie wolno stać z założonymi rękami. Dlatego chcę, żeby się dowiedział. Nie mamy z nim kontaktu. Nic nie rozumiesz. Nie wiem, czy na wieść o ciąży Diego pośle mnie w diabły, czy się ze mną ożeni, ale przynajmniej będę spokojna. Zatem powiedz, jak go znaleźć. Chodźmy do Casablanca i poprosimy o pomoc Aurelia. Nie możemy rzucić pracy. Potrzebne nam pieniądze na szpital i wyprawkę dla dziecka. Na mleko, pieluszki. Właśnie o tym mówię. O przyszłości dziecka i nas dwóch. Wiem, czemu się nie rozumiemy. Czemu? Bo ty nie ufasz Diegowi, a ja tak. Pojedziesz do Jalapy. O co chodzi? Co słychać? Przyszłyśmy prosić o przysługę. Słucham. Musisz dochować tajemnicy. Naturalnie, słucham. Diego poprosił Palomę, żeby napisała do niego do Londynu, ale zgubiła adres. Zdobędziesz go dla nas? Będzie trudno. Trzeba o niego poprosić Don Joaquina, a ten jest w stolicy. Nie możesz do niego zadzwonić? Pan Joaquin jest zazdrosny o synów. Jeśli poproszę go o adres, zapyta, na co mi on. Coś wymyślisz. Aurelio, proszę. Nie powiedział, jak długo zostanie? Ledwo mi odpowiedział. Kogo jeszcze możemy zapytać?
Sí, conozco a alguien, pero lo difícil es encontrar. Trudno go znaleźć. Jeremy. Kogo? El amigo de Diana. Jeremiego, przyjaciela Diany. Él anda por aquí? Jest tutaj? Él anda por ahí. Tak. Como no se quiso regresar a Londres, nie chciał wracać do Londynu, ani jechać do stolicy. Wybrał się do Veracruz i słuch po nim zaginął. Tak bardzo wam potrzebny adres Diego? Tak. Mamy jeszcze jedną prośbę. Możemy zostać w domku? Naturalnie. Niestety nie mogę dać wam pracy. Nie szkodzi. Tyle nam wystarczy. Chodźmy. Może znajdziemy coś w mieście. Nie poddam się, muszę odnaleźć Diego. Jeśli szybko nie znajdziemy pracy, zostaniemy bez grosza. Nie martw się, coś wymyślimy. Znajdziemy Jeremiego i wyciągniemy od niego adres Diego. Ciszej. Idzie fotograf. Ja to mam fart. Myślałem, że po zbiorach już was tu nie spotkam. Ma pani szczęście. Niech pan nie przeszkadza. Proponuję coś, co odmieni pani życie. Nie jestem zainteresowana. Proponuję pani życiową szansę. Wszystkie pani zdjęcia polecą do paryskiej agencji modelek. Do Paryża? Kiedy szefowie je zobaczą, prześlą pani kontrakt i bilety na samolot. Le mandan su contrato y sus boletos de avión para que se vaya a viajar a París. París queda cerca. Paryż jest niedaleko Londynu? Bardzo blisko. A ver, explícame de qué se tratan esos. O co chodzi w tych zdjęciach? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Co mam robić? Mira. To moja najlepsza sukienka, nie uważasz? Ja nic nie uważam. Schowaj te stroje. Nigdzie cię nie puszczę. Diego kazał ci czekać. Nie będę ryzykować, że on mnie zapomni. Będzie przeszczęśliwy, kiedy się dowie, że zostanie ojcem. Diego va a ser el hombre más feliz del mundo cuando se entere que va a ser papá. Muszę mu o tym powiedzieć. Może się ucieszy, ale podejmujesz ogromne ryzyko. Nie powinnaś jechać do miejsca, którego nie znasz. Gdzie jest Diego? W Londynie. A ta agencja modelek? W Paryżu. Nawet ja wiem, że te miasta są w dwóch innych krajach. Ale leżą blisko siebie. A jeśli ludzie z agencji opłacą mi przeloty do Paryża, łatwiej się tam dostanę. Wytłumaczę ci, posłuchaj. Popracuję 2-3 miesiące, dopóki nie będzie widać brzucha. Do tego czasu zbieram dość pieniędzy, żeby ci przesłać i pojechać do Londynu. Przecież nie masz adresu ani telefonu do Diego. Jak go znajdziesz? To już twoje zadanie. Odnajdziesz Jeremiego i weźmiesz od niego namiary. Jak nie, to dam ogłoszenie w gazecie. Oby to było takie proste. Buenos días, qué puntuales. Jakie punktualne. Pásale, pásale. Studio już gotowe. Maravillosa. Wyglądasz przepięknie.
Adelante, por favor. Están en su casa. Czujcie się jak u siebie. Le voy a preguntar otra vez, oiga. Esto no nos va a costar na nada, pewno ¿verdad? Nie musimy nic płacić. Déjeme contestarle una vez más. Todo esto wszystko na mój koszt. Cuenta. Por aquí. Proszę tu zaczekać. Usted nos puede esperar aquí afuera, ¿eh? ¿Qué? Ha, ¿usted cree que me voy a quedar aquí? Myśli pan, że dam córce robić nie wiadomo jakie zdjęcia? Bueno, pues como quiera, ¿eh? Jak pani uważa? W takich warunkach nie mogę spokojnie pracować. Mamo, nic mi nie będzie. Oczywiście, że nie. Bierzmy się do pracy. Uważaj na siebie. Siadaj. Zaczekaj. Vieja chismosa. Ciekawska. A ver, déjame ver. Niech się zastanowię. To przeszkadza. Mira, recuéstate sobre estos cojines. Apóyate. Połóż się na poduszkach. No, 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 sí, levántate, levántate. Oprzyj się. Vamos a poner un poquito más de sabor a esto. Mira. Oiga, ¿qué le pasa, eh? Mucho cuidado. Co z panem? Mira, estoy haciendo mi trabajo. To moja praca. Rączki przy sobie. Está bien, ya. Ya no me voy a esperar. Już się nie zbliżam. Acuéstate como te dije. Połóż się tak, jak powiedziałem. Está bien? Ya. A ver. ¿Cómo así? Sí. ¿Tak? Eso. Levanta la cara. Podnieś twarz. Eso. Hazte cuenta que estás viendo a tu novio. Pomyśl, że spotykasz się z chłopakiem. Eso. Sonríe. Uśmiechnij się. Eso es. Coqueta. Juega con tu cabello. Pobaw się włosami. Listo. Ya? Eso fue todo. Mañana sale el correo. Jutro wyślę je do Europy z twoimi danymi. A qué bueno. Oiga. ¿Y como para cuándo? Kiedy przyślę odpowiedź? Mira lo que llega. Date una vuelta la próxima semana. Padnij w przyszłym tygodniu. Sería bueno que le empiece a buscar todos los zgromadź dokumenty, świadectwo urodzenia, dowód. Jak tylko zobaczą zdjęcia, zaraz będą cię chcieli zatrudnić. Lepiej być przygotowanym. Niech pan napisze, że jestem pracowita, nie wybrzydzam i mogę przyjechać, kiedy zechcą. Wiem, jak cię zarekomendować. Do zobaczenia. Está bien, muchas gracias. Hasta la próxima semana, ¿eh? Adiósito, ¿eh? Adiós, señor. Ay, mija. Ahora el problema va a ser conseguir... Trudno będzie zdobyć dokumenty. Nieważne. Eso no importa. No importa, mija. No. Coś wymyślę. Fer, ¿cómo estás? Fer, jak się masz? ¿Qué pasó, compadre? No, ya vino, no sabes. Przyszła. De primera, qué mujerón. Wspaniała. Divina. Boska. Divina. No, ya tienes que preparar todos sus papeles. Przygotuj dokumenty. Esto es carne de exportación. No. Te lo juro, con esto te vas a hacer millonario. Zostaniesz milionerem. Así quedamos. No se te olvide de mi cena. Pamiętaj o mojej kolacji. Ahí nos vemos. Voy a encontrar Diego. Odszukam cię, Diego. Te voy a ir a buscar hasta. Las estaba esperando porque les tengo. Mam dobre wieści. Buenas noticias. Pero qué pasó, qué les. Co powiedzieli? Nada más lo que ya les había dicho. La agencia de París me habló hoy mismo la mañana. Dzisiaj odezwała się agencja z Paryża. I co? Quiere que estés en París. Chcą, żebyś przyjechała w przyszłym tygodniu. Wczoraj śniło mi się, że pracuję w Paryżu. Ile dostanę? Co najmniej $5,000. $5,000? Ile to w pesos? 45, 50 tysięcy.
¿Y quién nos asegura que le van a pagar esa cantidad? Skąd mamy wiedzieć, że zapłacą? Nie widzę kontraktu. Señora, estamos tratando con gente europea. To Europejczycy. Pani córka podpisze umowę, jak tylko przyleci na miejsce. Macie dokumenty? Świadectwo urodzenia. Teresa Suárez. Teresa Suárez. A gdzie drugie nazwisko? To jej jedyne nazwisko po mnie. Esto no me lo esperaba. Tego się nie spodziewałem. ¿Qué tiene? Digo, ¿para qué listo el segundo apellido? Po co panu drugie nazwisko? Nie podpisują zdjęć. Szef agencji może mieć problem z załatwieniem ci paszportu i wizy. A bez tych dokumentów nie możesz wyjechać. Entonces. Więc co? Mira, no te preocupes. Nie przejmuj się. Porozmawiam z nim i jakoś to załatwimy. Co mam robić? W poniedziałek pojedziemy na lotnisko i spotkamy się z przedstawicielem agencji. Z nim polecisz do stolicy, a stamtąd do Paryża. Directito a Paris. Bueno, y entonces los de la agencia van a arreglar todo? Agencja wszystkim się zajmie? Nie będzie żadnego problemu. Londyn. Ya me canso de llorar. Prometimos no hablar ni escribirnos. Obiecaliśmy sobie, że nie będziemy do siebie dzwonić ani pisać, ale tak pragnę cię trzymać w ramionach. Kiedy piszę twoje imię, wyobrażam cię sobie. Przywołuję wspomnienia o twoich pieszczotach. Paloma. Mamá. Mamá. No te pongas. Mamo, nie denerwuj się. Va a ser bien poquito tiempo. Szybko wrócę. A menos que Diego quiera. Chyba, że Diego będzie chciał ze mną zostać. Wtedy po ciebie poślę. Skąd będę wiedziała, co się z tobą dzieje? Przyślę ci list z adresem i danymi. Gdzie mi go wyślesz? Nie mogę tu zostać. Muszę szukać pracy. Napiszę na adres Haciendy. Skontaktujesz się z Aureliem, a on wszystko ci powie. Będę ciężko pracowała. To jedyna szansa na zmianę naszego życia. Czego więcej trzeba? Zawsze było nam dobrze. Obiecuję, że szybko wrócę. Czy odnajdę Diego, czy nie? Nie będę spokojna, wiedząc, że jesteś tu sama. Nie przejmuj się mną. Martwię się o ciebie. Gdzie się zatrzymasz? Boję się, że to wszystko jest jakimś oszustwem. Mama. Czym się przejmujesz? Zawsze byłyśmy same. Nauczyłaś mnie bronić się i być samowystarczalną. Masz rację. Pobłogosław mnie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
Co ja bez ciebie pocznę? Nie płacz. Co ja pocznę? Pospieszcie się. Ma pan dokumenty? Naturalnie. Zaczekajcie tu na mnie. Właśnie przynieśli. Tu masz bilet. A to twój paszport. Pomylili się, napisali Elena Olivares. Musieli ci zmienić dane. Naucz się ich na pamięć. Mówiłem, że będzie problem z twoim świadectwem urodzenia i jednym nazwiskiem. Ambasada odmówiła ci wizy, ale z nowym nazwiskiem masz więcej wiz niż ambasador. Możesz spokojnie wjechać do Francji. Skąd pan wziął ten paszport? Z agencji modelek. Te dokumenty są fałszywe. Boję się. Proszę tak nie mówić. Agencja wykorzystała swoje znajomości, żeby nie było problemów. Dołączyli jedynie wizy i zmienili dane pani córki. Pieczątka, imię. Elena Olivares to pseudonim artystyczny. Nic z tego nie rozumiem. Wiem tylko, że nie można od tak zmienić nazwiska. Musieliśmy to zrobić. Już późno. Poznaj przedstawiciela agencji. Panie Majorga, to pani Elena Olivares, pańska nowa modelka. Miło mi. Jest pani niezwykle piękna. Masz czas, by się wycofać. Nie podoba mi się ten Majorga. Nie bój się, nic mi nie będzie. Uważaj na siebie. Warto było. Wie, co ją czeka? Skąd? Myśli, że będzie pracować jako modelka. Japończycy zapłacą fortunę, żeby ją mieć. Nie wątpię. Już czas. Żegnaj. I pisz do mnie. Będę pytać Aurelia, co u ciebie słychać. Uważaj na siebie. Chodźmy. Wersja polska TVN. Tekst Agnieszka Figlewicz. Czytał Mirosław Utta.